studio. Dziki Zachód. Mamy drugi front wojny światowej. Pierwszy jest na Ukrainie. Ukraina nie, i Rosja. To jest lokalny konflikt, który już świat się przestał interesować. Taka jest moja teza. To nie jest lokalny konflikt, bo to jest konflikt, który dotyczy całej części Europy. To znaczy w momencie, kiedy się zakończy, możemy się obudzić. Skok na kasę, żeby ziemię ukraińską przejąć przez duże firmy typu BlackRock. To ta wojna jest potrzebna. Wpędzić Ukrainę w długi i potem weźmiemy BlackRock. Nie, BlackRock nie jest taki istotny jak rosyjskie wojska, które chcą zająć nie tylko Donbas, ale tak naprawdę powędrować sobie dalej, przejąć kontrolę nad Kijowem, a potem się będzie rozglądał 72-letni Putin nad tym, co zrobić dalej. Nie wiem tego. Czy przypadkiem nie zapukać do domu Wojciecha Cejrowskiego i nie zapytać się, czy przypadkiem może tak nie być, ma tam czereśni. Gdyż dla Niemców i Rosjan zawsze byliśmy ich strefą wpływów. W związku z tym Niemcy swoimi sposobami typu nie rozbudowujcie lotniska pod Łodzią, bo Lufthansa chce mieć swoje cargo. Niemcy atakują Polskę od tysiąclecia w taki sposób, poza militarnym, a Rosjanie po swojemu. Też chcą zawłaszczyć Polskę. To jest dwóch odwiecznych wrogów. I wchodzenie w sojusz z którymkolwiek z nich jest zawsze zabójcze. Bo ten drugi się jeszcze bardziej denerwuje i bierze sobie pod ambit. Jak wejdziesz w sojusz z kimi, to Niemcy powiedzą halo nad naszymi głowami. Przecież my jesteśmy z wami dogadani zawsze na to, że dzielimy Polskę. Więc nie podoba nam się sytuacja, w której włazicie na naszą działkę, bo jakiś premier z Polski postanowił się do Rosji przytulić. I w drugą stronę tak samo. No i dlatego to jest też element czyli układanki, Putin bo masz nie z jednej strony do Polski bez Niemców. Powiedziałeś tam o wielkim funduszu amerykańskim, tak, który ma rzeczywiście kilka, nawet chyba więcej niż 1000 miliardów. To jest pierwszy fundusz na świecie. BlackRock, tak? Tak. Ma wszystkie firmy zbrojeniowe amerykańskie, które w sytuacji, gdyby Ukraina weszła do NATO, to Ukraina jest zobowiązana zmienić swój sprzęt na natowski. To jest na przykład, w Polsce mieliśmy kałachy porosyjskie. Jak wchodzimy do NATO, to amunicja musi się zmienić, nawet do kałachów ruskich i musisz mieć amunicję NATO. Cały sprzęt wojskowy produkuje kilka firm amerykańskich i musisz mieć ten sprzęt, jak jesteś w NATO. To no tak, ale patrzysz na to, na wojnę na Ukrainie w sposób taki jako miejsce, w którym Amerykanie robią interesy. Czyli tak. W gruncie rzeczy patrzysz na to, co się dzieje na Ukrainie, tak jak Palestyńczycy i Arabowie patrzą na to, co się dzieje w Izraelu i z Izraelem. Palestyńczycy mówią, to patrzą, kogo zgwałcić. Nie, też więc to ja jest tak nie patrzę. Nie, też jest biznes amerykański, bo wszyscy mówią, to Amerykanie mają interesy tu, interesy tam, gdzie mają interesy, tam jest wojna, tam jest wojsko amerykańskie, tam się dzieją złe rzeczy. No tak jest. Zawsze się złe rzeczy dzieją. Tam, gdzie Amerykanie mają swoje bazy wojskowe, no na przykład w takim kraju jak Gambia, Amerykanie utrzymywali w czasach, kiedy były wahadłowce, utrzymywali pas startowy, nie do startowania, tylko po polsku się nazywa pas startowy, lądowisko utrzymywali. W razie jakiejś awarii, gdyby był huragan na Florydzie i drugi huragan, gdzie oni tam, Houston, w Teksasie a ten wahadłowiec kosmiczny musi gdzieś lądować, to mieli jeszcze alternatywę, że w Gambii mogli wylądować. I była tam baza pilnująca tej infrastruktury i było lądowisko i tam się Gambijczykom doskonale działo dzięki obecności Amerykanów i amerykańskiego wojska. Bo sąsiednie kraje nie miały chrapki na Gambię, a Amerykanie pilnowali swojego pasa startowego. Więc nie wszędzie, gdzie są Amerykanie, to się źle dzieje. No, oczywiście, że to jest prawda, że nie wszędzie się dzieje, tylko mówię, że niektórzy tak uważają, że tam, gdzie są Amerykanie, tam się źle dzieje. Ja tak nie uważam, że tam, gdzie są Amerykanie, tam się źle dzieje. No ale teraz patrzymy. Mamy Putina, mamy prezydenta, czy Ajatollaha w Iranie, czyli silną władzę. Mamy Chińczyka, który ma całość władzy w wielkich Chinach. Tak. A w Ameryce co mamy? W Ameryce nie mamy prezydenta od wielu miesięcy i nie wiemy, kto rządzi. No to jak bez króla? Rozmawialiśmy przed programem o szachach. Wojciech Cejrowski opowiedział, w jaki sposób czterolatkowi wytłumaczył, jak się gra w szachy tak, i o co chodzi. Krześniaków moich na plaży przepuściłem przez pierwszą lekcję szachów i tak. No i teraz mamy szachy, tak? To z jednej strony jest król, a z drugiej?
A z drugiej z naszej? Upadające imperium, które... No i co właśnie? No nie wiem co, to zaraz opowiem, ale żeby dokończyć wątek ukraiński wrzucony przez ciebie, to informacja z wczoraj. Ojej, miał być Legion Ukraiński w Polsce, ale nie będzie. Pamiętasz, jak Radek Sikorski ogłaszał, że już się zapisał do tego Legionu 100 tysięcy ludzi, czy ile on tam powiedział, jakąś absurdalną liczbę powiedział. Potem się wycofał, że nie, że się nikt nie zapisał, ale to Radek Sikorski miał ten pomysł, czyli to z Ameryki musiał być ten pomysł, żeby zrobić Legion Ukraiński, żeby polska armia wydała jeszcze więcej pieniędzy na szkolenie ukraińskiego Legionu na naszym terenie, czyli na zbudowanie formacji wojskowej. To mnie zawsze niepokoi, jak na naszej ziemi budujemy obcą formację wojskową, bo ona jakby dostała jakieś rozkazy z Ukrainy, strzelcie gdzie indziej, no to już jest wyszkolona, ma naszą broń i jest na naszym terenie. To jest ogólnie niepokojące. I teraz... Liczba Ukraińców chętnych do wstąpienia w szeregi Legionu Ukraińskiego jest zbyt mała, aby Wojsko Polskie mogło przeprowadzić szkolenie. Czyli to, co Radek Sikorski ogłosił, to już się właśnie skończyło. Ale nie wiem, czy to jest powód do radości, czy do smutku, że Ukraińcy, młodzi Ukraińcy, znaczy nie, na pewno nie jest to powód do zdziwienia. Nie chcą bronić ojczyzny. Nie, boją się po prostu. Nie, inaczej ja uważam, są, że gdyby chcieli... wstąpić do jakiegokolwiek Legionu, to mogą przekroczyć granicę, pojechać do Rzeszowa pociągiem, przekroczyć granicę, pojechać spokojnie do Lwowa i tam sobie wstąpić do Legionu. Więc proponowanie im Legionu w Polsce w sytuacji, kiedy oni w każdej chwili mogą wstąpić do Legionu na Ukrainie, to od razu był pomysł śmierdzący i podejrzany, co ten Radek wymyślił. To akurat słuszna analiza tego, czyli że można przekroczyć granicę. Nie chcą, nie chcą. I nie idą do armii, to z różnych powodów. Może się boją, może coś, ale też to skoro nie chcą tam, to nie wstąpią. Ale tu. Skoro są w Polsce, znaczy, że chcą należeć do tego świata, o które walczy wojsko ukraińskie teraz w Donbasie. Ale ja chcą nie chcę, żeby mieszkali w Polsce. Ja chcę, żeby mieszkali na Ukrainie. Bo oni też chcą mieszkać na Ukrainie, no ale żeby mieszkali na Ukrainie, to musi Ukraina wygrać wojnę, żeby byli bezpieczni, bo skoro przyjechali z powodu tego, że jest na front, żeby wygrała wojnę. Skoro Ukraina musi wygrać wojnę, żeby oni mogli mieszkać na Ukrainie, to niech jadą. Ale się boją. Ja nie chcę, żeby mieszkali w Polsce. Strach. Tak jak oni by nie chcieli, żeby Polacy się nagle wprowadzili do Lwowa. Zależy w jakim celu i zależy żeby w jakiej sytuacji. Żeby wykupić fabrykę lodów, zwolnić wszystkich i ją zbankrutować i sprzedać na parcele, żeby przejąć wszystkie kwiaciarnie. No, w interesach ogólnie mówiąc. No, Ukrainiec by się nie cieszył, gdyby Polacy w interesach w taki sam sposób, jak oni tu, przyjechali oni do Lwowa nagle. Ale oni nie przyjechali tutaj w interesach. Oni tu przyjechali dlatego, że jest wojna na Ukrainie, więc to nie są interesy. Gdyby uciekali Polacy, no to... Sofistyka. Przejęli, kwiaciarnie przejęli. A gdzie? No w Polsce przejęli, różne firmy przejęli i niektóre upadają. Poprzejmowali różne firmy, pootwierali różne branże, bo są aktywni. To nie jest ich wina. To jest wina Polski, że dopuściła do takiej sytuacji, w której Ukrainiec przyjeżdża do Polski i se kupuje fabrykę lodów. To jest wina Polski, że dopuściła do takiej sytuacji. Ale nie, no jak sobie kupuje fabrykę lodów, to kto mu może zabronić? No Polska może powiedzieć, nie, proszę pana, w Polsce nie sprzedajemy Ukraińcom fabryk lodów, Afgańczykom, ani nikomu innemu. No dobrze, sprzedajemy fabryki samochodów Włochom albo Niemcom, nie sprzedajemy. Bo są w Unii. Nie. I zawaliśmy umowę gospodarczą, niestety. Nie, wcześniej były sprzedawane wszystkie, zanim nie byli w Unii. No to też był błąd. Ale kupisz kwiaciarnię, nic złego w tym nie ma. Co? Mnie się nie podoba, że na naszej ziemi Ukraińcy inwestują, rugując Polaków z rynku jednocześnie. Gdybym był Ukraińcem, to mi się to podobało. Bardzo aktywni. To tak jak Żydzi przyjeżdżają do jakiegoś kraju i przejmują pewną branżę. Na przykład branżę złotniczą i diamentową w Amsterdamie. Chińczycy przyjeżdżają do Ameryki Południowej, przejmują sklepikarstwo. No to miejscowym się ma prawo nie podobać. Mnie się to nie podoba. Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. cejrowski.com/sklep
No ale jak jesteś w Nowym Jorku i widzisz, że Koreańczycy sprzedają melony, no to co, ci się to nie podoba? No jest Nowy Jork jest tak, że sprzedają. Przykład. Ten, kto ma talent, ten robi to zgodnie z talentem. No przecież trzeba być otwartym, a nie zamkniętym. Nie trzeba to, być otwartym. Że przyjeżdżają, ktoś przyjeżdża. Można być zamkniętym na czarnoskórych taksówkarzy w Warszawie. Ale no, ja tego wątku to w ogóle nie podejmuję, bo nie wiem, dlaczego ty jesteś akurat zamknięty na czarnoskórych taksówkarzy. Bo ja chcę, żeby Polak był w polskiej taksówce. Ale go nie ma. Ale no, nie dzisiaj ma jechałem Polakiem, bo zadzwoniłem 122-96 chyba super taksi. Starszy pan opowiedział mi historię cholubka przed śmiercią, cholubka w trakcie pogrzebu. Opowiedział mi o aktorce, która mu nie dała pieniędzy. Bo i zapomniałam portfela. To niech pani do mnie tutaj jest telefon, niech pani mi potem jakoś zapłaci. Ja kogoś tam wyślę do pani, gdy nie wysłała. I on do dzisiaj pamięta po 20 latach, ile ona mu była winna i pamięta jej nazwisko. Jak włącza serial tej aktorki, to zmienia kanał, bo się złości. Z powodu tego jednego rachunku. No bo to chamstwo nie zapłacić taksówkarzowi. No to prawda. Ja mówię, proszę pana, no jakbym nie wziął portfela, to coś, to jest mój problem. Co ja mam wymyślić, żeby panu jakoś zapłacić? Dobrze. Też dzwonię na taksówki, też jeżdżę z warszawskimi taksówkarzami, żeby z nimi porozmawiać. To może nie o Ukrainie bardzo, zamkniemy temat hieną cmentarną. To już jest jakiś czas temu. We wrześniu się pojawiła hiena cmentarna w mediach, która sprzedawała, to są rzeczy martwych ruskich. Polska dziennikarka sprzedaje osobiste rzeczy martwych żołnierzy i napisała, cena musi być konkretna. Karolina Baca Pogorzelska. Takie sobie zapisałem nazwisko. Biżuteria, zegarki, nieśmiertelniki. No i co Polska powinna z taką hieną cmentarną zrobić? Szabrownictwo jest karalne. Jak ktoś jest hieną cmentarną, też powinno być karalne. To, poza tym, że to jest obrzydliwe. I środowisko dziennikarskie powinno takiego babsztyla wykluczyć. Po prostu nie. No pani przychodziła do nas, pracowała w gazecie X, w gazecie Y, w telewizji, w radiu. Nie chcemy pani na naszym terenie, bo to jest tak obrzydliwe i nieetyczne. Nieśmiertelnie. Żołnierz zginął na froncie. Wróg. Druga wojna światowa, zginął hitlerowiec. I babka zaczyna sprzedawać szczątki po tym hitlerowcu? Na wolnym rynku, żeby zarobić pieniądze? Proszę, nie, zarobić pieniądze dla żołnierzy ukraińskich, nie dla siebie. No dobrze, siebie ale nieśmiertelnik, czyli nie, matka tego ja chłopaka nie wiem, dowiedzieć, gdzie on zginął. Ale ja nie wiem, czy tam były nieśmiertelniki. Pani Pogorzelska handluje biżuterią, zegarkami i nieśmiertelnikami żołnierzy. Są jakieś granice, proszę pani, hieny cmentarnej. Proszę, tu masz do rzeczy... PL, łamane przez obserwator mediów, łamane przez dziennikarka sprzedaje osobiste rzeczy martwych żołnierzy. Tylko czytałem jakieś wytłumaczenie dziennikarki zresztą, z którą kiedyś byliśmy razem i broniliśmy zamykanej kopalni. No dobra, ale coś jej się pomieszało, ktoś jej nie powiedział, że jest granica. Coś tak, no tak było. Tak było. Wycofała się z tego w każdym razie, zrozumiała, że to nie ale jest stosowne. Ale jak naprawiła szkodę? Czy odzyskała te nieśmiertelniki i odesłała, może powinna pojechać do Rosji i tym matkom oddać nieśmiertelniki? Nie, bo nie zabrała tym żołnierzom nieśmiertelników. Zresztą nie wiem, czy tam były nieśmiertelniki i zegarki, czy nie było jakichś innych tylko przedmiotów. A zegarek ukraść trupowi? Ale ona nie ukradła nikomu niczego. No jak to? No jest trup i ona zdjęła mu zegarek z ręki i dała do handlu? Nie zdejmowała żadnym trupem. A to skąd miała ten zegarek? Nie wiem, skąd miała zegarek. Były te zegarki gdzieś. Dowiedziała się, że ktoś zdjął, czyli nie została wiem. Paserem nie wiem. Kradzionego nie zegarka? Nie wiem. Okradanie trupów? Nie. No, okradanie trupów. Okradanie ruskich trupów. No, ja ruskich nie lubię, nigdy nie lubiłem ani przez sekundę. Okradanie ruskich trupów, okradanie zwłok, okradanie esesmańskich złop, zakopać, spalić dziada. Zmarłych pochować. Kościół katolicki uczy zmarłych pochować. Nawet jak to jest wróg. Dzisiaj była przypowieść o Samarytaninie. Że nawet jak to jest twój wróg, to masz do niego podejść po ludzku w pewnym zakresie dostępnym dla ciebie. No to jak widzę trupa, u mnie w lesie na Kociewiu jest grób w lesie, o którym wszyscy wiedzą, że tam hitlerowca zakopano.
Niemca. No zginął. I leżał trup w lesie. To go zasypali ziemią i mu krzyż postawili. Napastnik, wróg. Czasem mu nawet ktoś lampkę zapali. No bo zmarłych pochować. A tutaj ograbianie trupów? Obrzydliwe. Obrzydliwe, obrzydliwe. Obrzydliwe, pani Baca, obrzydliwe. I to nie jest tak, że ona, o, już się wycofałam, jest po sprawie. Nie, nie, to jeszcze, proszę pani, jakoś trzeba załatwić. Poprzepraszać, naprawić szkody. Jak się chce pani poprawnie wyspowiadać, to trzeba naprawić szkody. Wyrządziła pani szkody, to trzeba je naprawić. Szkodę u mnie pani też wyrządziła, bo jestem oburzony do tej pory. Bo sprawa nie została zamknięta. Nie tak powiedział Wojciech Cejrowski prosto do kamery. Ty jednak masz wprawę. Moja kamera jest inna, trochę bym się szybciej i częściej orientował, gdyby ona miała inny kształt, a tutaj dopiero teraz zobaczyłem, że mamy. Może puszczę piosenkę na przekładkę. Czy nie ma czasu? Jest, dużo. A no. Potem mogę ci o Ameryce opowiedzieć ciekawe historie. To, tak, piosenkę. To dobrze, to o tym, jak się, skąd się blues wziął. Przepiękną zrobili piosenkę. Blues powstawał po kawałkach i to jest szlagier w Ameryce. Na przykład Sinatra śpiewał ten szlagier, ale cała masa bluesmenów też śpiewa. A skąd się blues wziął? W jaki sposób był zadbany i wychuchany od zera? Daje komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia, czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rąsie uścisnąć, podpisuję państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com/występy. Bilety na moje występy są na Kup Bilecik i Biletyna. Obie.pl. Studio Dziki Zachód. To tylko jeszcze oświadczenie Bacy Pogorzelskiej. Żaden z przedmiotów, wbrew sugestiom pojawiającym się w internecie, nie został zabrany z martwego żołnierza. Wszystkie rzeczy zostały znalezione w okopie, który Rosjanie porzucili wraz ze swoim wyposażeniem, uciekając przed Ukraińcami. Nie jest więc prawdą, że są zdarte z trupa, ponieważ nie zostały zabrane żadnemu nieboszczykowi, napisała dziennikarka. No to czyli jest... chodziła po okopach i zbierała cudze rzeczy. Nie, to nie ona zbierała. A to skąd wie, że nie zostało zabrane z trupa? Skoro sama Sherlocku tego nie robiła. Zamknijmy sprawę. Nie, nie, ta pani musi jeszcze to jakoś załatwić to, a nie tylko oświadczyć, bo to jest takie, czego się czepiacie? Byłaś kobieto hieną cmentarną i zostanie to na twojej twarzy, dopóki jakoś tego nie zmyjesz, człowieku. Musisz naprawić tę szkodę. Studio Dziki Zachód.